Sobota Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Pierwsze czytanie z Księgi Izajasza oddaje głos komuś. Domyślamy się, że to jest Jerozolima. I ona opowiada o tym, że została przyozdobiona. Przyozdobiona w co? W szaty zbawienia. Cieszy się z tego powodu. I Bóg ją okrył płaszczem sprawiedliwości. Porównuje się do oblubieńca, do oblubienicy. I kiedy czytamy ten opis trochę weselny, opis trochę, byśmy powiedzieli, kogoś, kto został uratowany, kto jest tak pięknie przyozdobiony, ubrany, kto wygląda jak król, jak najbardziej ukochany, to sobie myślimy, że jednak jest taki moment, że człowiek ma świadomość, że tym, który ci najwięcej może cokolwiek dać, jest Pan Bóg. To Pan Bóg cię potrafi wyzwolić. To Pan Bóg potrafi zadbać o sprawiedliwość. To Pan Bóg jest takim oblubieńcem, jak żaden inny nie jest. I to Pan Bóg daje ci diadem na głowie, jakbyś był królem. Robi z ciebie króla. To On jest tym, przy którym czujesz się jak najbardziej zakochany. To On jest tym, który sprawia, że czujesz się, jakbyś był władcą. To On jest tym, że nie czujesz się nagi, ubogi, biedny. Grzech cię sprawia, że czujesz się nagi, że się ukrywasz jak Adam czy Ewa w raju. To Bóg sprawia, że czujemy się niepohańbieni, ale okryci najwspanialszymi darami i nie mali, ale bardzo wielcy. Zawsze, owszem, mówimy, że każdy człowiek jest wartością. Zawsze mamy świadomość, że wszyscy ludzie są równi, ale przecież prawda jest taka, że chociaż w prawie, w konstytucji, gdziekolwiek zapiszemy, że ludzie są równi, jeżeli nie będziesz traktowany przez ludzi jako ktoś, to będziesz nikim. Jeżeli nie będziesz miał doświadczenia bliskości Boga, który widzi w tobie wartość i wynosi cię ponad wszystko, będziesz czuł w sobie pustkę, próżność, jak mówi święty Augustyn, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Panu. A więc to pierwsze czytanie uświadamia mi, że to Bóg jest tym, który najbardziej mi może wynieść, to Bóg jest tym, który najbardziej może mi pomóc, to Bóg jest tym, który potrafi mi dać takie rzeczy, sprawy, wartości, które nikt inny mi nie da. Psalmista trochę mówi w tym samym kierunku. Jest to psalm, tym razem nie z Księgi Psalmów, ale słowa, które Anna wypowiada w pierwszej księdze Samuela. I ona mówi jasno, to Pan daje śmierci życie. Ona, która przez wiele lat była niepłodna, zdaje sobie sprawę, że choćby człowiek się wściukł, no to nie jest w stanie dać życie. My dzisiaj mówimy, a są takie techniki. Ale choćby się człowiek jak wściukł, to nie da się tego życia przedłużyć w nieskończoność. Nie da się przeskoczyć śmierci. To Pan daje śmierci życie. Żyjemy dzięki Niemu. Jeżeli przychodzi śmierć, to w takim momencie, kiedy Bóg tego chce. Ale to nie jest jakiś taki psalm czy modlitwa, która mówi o tym, no jesteśmy nieszczęśliwi, ale która mówi o tym, jesteśmy w dobrych rękach. Wyobraźcie sobie, gdyby śmierć zależała od ludzi. Gdyby życie zależało tylko od ludzi. Traktowaliby nas jako instrumenty. Posługiwaliby się nami. Bawiliby się może nami do swoich celów. A Bóg nas kocha. Bogu zależy na naszym szczęściu. Bóg wie też, co jest naszym szczęściem. Być w takich rękach to się człowiek nie boi. Do tego stopnia, że mówi ta modlitwa, z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza. Pokazuje, że Pan Bóg jest w stanie zmienić tak życie, że ty nawet sobie nie wyobrażasz, jakie ono może być wspaniałe. Jak mówi wcześniej, niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. A więc mając świadomość, że Bóg potrafi uczynić ze mnie z pyłu, z tego barłoga, potrafi uczynić kogoś bogatego, mając świadomość, że Pan Bóg z nieszczęścia może mi dać wielkie szczęście, znowu tak jak w pierwszym czytaniu, rodzi się wewnętrznie taka tęsknota za tym, że ja chcę takiego Boga. Ja chcę być blisko takiego Pana Boga. Ja chcę się chwycić takiego Pana Boga, bo jeżeli będę od Niego daleko, no to wtedy kto mi pomoże? Kto mi pomoże, jak nie Pan Bóg? I w tym sensie trochę rozumiemy Ewangelię Łukasza, kiedy rodzice Jezusa gubią Jezusa w świątyni i czują się bardzo niespokojni. Oni się czują niespokojni z tego powodu, że stracili dziecko. Szukają to dziecko, szukają go w domu Ojca, Boga Ojca w Jerozolimie, znajdują go tam w świątyni. Ale ta ich wewnętrzna tęsknota, to nie jest tylko tęsknota za dzieckiem, ten ich wewnętrzny smutek, czy jak mówi Matka Boża, ból serca, nie wynika tylko z tego, że stracili Jezusa. To jest głębszy smutek, który wynika z tego, że ja tracę kogoś, kto jest Bogiem. Kto jest Bogiem.
Kto jest Bogiem, Jezus jest Bogiem. Że jeżeli człowiek straci coś, co jest najbardziej cenne, to wtedy czuje się obolały, jak czuje się obolała nawet Matka Boża. Oczywiście Jezus tłumaczy, czyż nie wiedzieliście, że nie powinien być w domu mojego Ojca? Czy nie wiedzieliście, że tak naprawdę czasem, jeżeli człowieka w życiu doświadcza nieobecności Pana Boga, to po to, żeby jeszcze bardziej do Boga wrócił, albo żeby znalazł Boga w bardziej pogłębiony sposób. I to zachowanie Jezusa, które może się wydawać dziwne, nawet był taki ksiądz proboszcz świętej pamięci z Ludzimierza Kustosz, co lubił opowiadać, że za to, co Pan Jezus zrobił 12-letni w świątyni, to tak po tyłku powinien porządnie dostać od rodziców, bo mówi Pan Jezus Panem Jezusem, ale tak się nie robi, mamie. Więc po ludzku wydaje się nam, że Pan Jezus to, co zrobił, no nie było stosowne, żeby uciec od rodziców i się nie przyznać. Ale pozostaje to głęboką metaforą i głębokim przykładem dla nas, że może być tak, że Bóg odejdzie od twojego życia. Może być tak, że zgubisz Jezusa. Możesz mieć taki straszny, głęboki ból serca, że tego Boga nie ma. Wtedy trzeba Go szukać. Chociaż masz ból serca, to trzeba szukać. Bo rodzice Jezusa nie zrobili, a to w porządku. Został to, niech sobie żyje, będziemy mieli wolne, będziemy mogli sobie jeździć na wakacje, nie będziemy się przejmować dzieckiem, po prostu to jego decyzja. Nie, nie. Nie można uciec od Pana Boga, nie można się zamknąć Panem Bogiem, nie można się zapchać w tym znaczeniu, żeby powiedzieć, odciąć się od Pana Boga, że ja nie chcę. Nie. Jeżeli tracimy w życiu Boga, to zróbmy wszystko, żebyśmy Go odnaleźli. Nawet jeśli to będzie nie trwało 3 dni, ale 3 lata. I nawet jeżeli to nie będzie ból serca, ale ból wszystkich kości i wszystkiego, co człowiek ma w sobie. Szukajmy Jezusa, szukajmy Boga, walczmy o Niego, bo dzięki Niemu jesteśmy ukoronowani jak oblubienica z pierwszego czytania i dzięki Niemu potrafi nas z największego barogu wyprowadzić, bo On taki jest, wszechmogący i kochający. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.